Yo, z tej strony Brigie, witam w grze Kingdoms of Amalur Reckoning. Drugi odcinek na padzie. Od razu, zaraz po tamtym nagrałem, bo tak się zacząłem jarać tym padem, że nie mogę się oderwać. Powiem wam, nie, to jest niby ta sama gra, ale zupełnie inna. Wiem, że to co właśnie powiedziałem nie ma sensu, ale tak to właśnie jest. Musicie kiedyś spróbować zagrać w jedną grę, raz na kreaturze, a raz na padzie. Znaczy oczywiście nie mówię, że pady są lepsze w każdej grze, ale w takiej na przykład na pewno. Rozpraszamy. Cholera. Okej. Oszczędzonych weźmiemy, a wszystko weźmiemy. Mogliśmy od razu wszystko wziąć. Co to jest? O cholera, magowie fi. O, to będzie porażka. Czym się... tym. Okej, udało się. O Boże, jak to bije! Dobrze. Tak, chcę to. Chcę... Dobrze, nie ma lekko. Nie wiem, czym się różni czarnoksiężnik od maga. Ale... Bo przez to, że nie wiem, to nie wiem kogo atakować pierwszego, ale wydaje mi się, że obaj są w... Cholera. Obaj są na tyle silni, że nie ma co się zastanawiać, tylko atakować tego, który jest najbliżej. I cały czas bez przerwy. Okej, zaczyna się robić ciężko w tej grze, powiem wam, wyjątkowo. Muszę sobie jak najszybciej załatwić lepsze sztylety. Muszę albo jakieś stworzyć OP sztylety, albo jakieś znaleźć, ponieważ te powoli tracą swoją siłę, którą posiadały na początku. Już nie są tak OP jak były. Właściwie to są już dość słabe. Ale dziwne, mam je od kilkunastu dobrych odcinków. Jeden odcinek pół godziny, no to będzie... Przynajmniej 5 godzin gry. No może trochę za dużo, ale 4 minimum. Ale możliwe, że 5 godzin mam. Dobrze, teraz tak. Tym nic nie robię. Co to jest w ogóle? To jest po prostu przybliżenie kamery. O, to jest takie dobre na rozpoczęcie lub zakończenie odcinka. Takie siemano i jedziemy dalej. Dobrze. Skradam się tym. Zobaczcie, ale nadal mówię wam. Po pierwsze, nie ogarniam, nawet jak mam w interfejsie podane, to nie ogarniam, który klawisz jest pod którym przyciskiem. Co na pewno, jak spróbuję zagrać jakąś grę, która jest obfita w quick time eventy, dało sobie przypomnieć właśnie, X jest ten. Ale bardzo fajnie te gry robią, już naprawdę. Myślałem, że nie działa ten pad, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, ponieważ w opcjach nic nie było, czy jakieś takie jak zmień kontrolę na pada, czy coś. Tutaj nie mówię, poruszyłem tylko analogiem w poprzednim odcinku, bo miałem podłączony pad, cały czas jest podłączony do komputera i już wszystko się zmieniło samemu, to jest świetne, no to jest coś, no czymś, nad czym się będę rozpływał. Dobre, 10 odcinków. Dobrze, tutaj mamy jakieś błogosławieństwo. Weźmiemy, jakiekolwiek by nie było, coś da. Szarża Tyrdona, więc na pewno jakaś coś do ataku. Ale to w sumie da się sprawdzić. Status. Statystyki, osiągnięcia, efekty. Pozytywne. Szarża Tyrdona. Plus 20 obrażenia, dokładnie. Po nazwie domyślić się ciężko nie było. Jak wygląda mapa tutaj? Lokacja chyba nie jest paskudnie duża. Zwiedzimy tutaj tą lokację, potem przejdziemy do tej. Tutaj, Zając, mój kumpel przeszedł tą grę, znaczy on tak nie robił tego tak mocno dokładnie jak ja, więc i wiecie, poza nagraniami to robił, więc grał non-stop. Tutaj jest bodajże super niesamowity market store, czyli no sklep, będzie tam wszystko, co tylko dusza zapragnia. Tutaj mamy drugą tą twierdzę najemników, tu będzie trzeba wykonać questy, gdzieś tutaj chyba ten lub ten jest lub to jest miejscem do questów kolejnych, więc ten jest chyba do głównego, a ten dla poszukiwaczy. No ale tutaj się na pewno skierujemy, bo mówię, tutaj jest tyle rzeczy do kupienia, tam zaopatrzymy się w itemy godne boga. Ale dobra, wykonujemy na razie tutaj questy. Tutaj mam coś ukrytego. Lubię teraz odkrywać ukryte, bo pad się tak trzęsie, mnie to jara. Nie, do majtek sobie nie wsadzam, jeśli tak ktoś pomyślał, bo po dźwiękach pewnie można. Okej. Klan Męstwa. Czyżby nowa... Nowa... Gildia? Frakcja? My match starts soon.
Wyglądają jak tajemnicy. Ale może jest ta gildia zabójców, o której jeszcze... do której jeszcze nie dołączyłem i nie miałem okazji poznać. Mówię, tutaj ta lokacja pomarańczowa jest w 100% dla mnie nowa, nic nie wiem, kompletnie nic. Zresztą już od dłuższego momentu nie wiem nic, co się dzieje. Znaczy wiem, co się dzieje, ale co jest dla mnie nowe. Tutaj mamy. Nic. Witam. Arena! O cholera, wiecie co? Nie, no... Tak, no... A nie, jak można... Więc co mam zrobić? Cóż, jak mówiłem, arena potrzebuje kolejnego zawodnika. Cholera. No, arena zawsze. I hereby induct you into your first opponents will be Remus Bloodhawk and your team's already waiting for you in the gladiator pit. Head down the walkway when you're ready. Czyli super, mamy arenę, to wiecie co, już wiem jak zatytułuję ten odcinek. Arena, wiem, zaskakujące. O, już mogę, battle board. Ile będzie przeciwników? Wow, dość dużo będzie walki, a są nagrody podane. 1000 złota, sądzę, że potem będą jakieś fajne broni, ale zanim tutaj pójdziemy na arenę, to ja się zobaczę w jakiejś miksturze, na pewno coś będzie, skoro to jest wioska przy arenie, no to muszą być sklepy przecież. Już widzę pierwszy, witam pana. Weapons, okej, okay, czyli bronie. Naprawa, naprawmy, płaski cień, trochę hajsu wydam, ale go trochę mam. Tak, co tu jeszcze masz? Tylko to, możesz tylko naprawić broń, aha. Nic nie widzę. Tutaj mamy kogoś, kto coś sprzedaje, kupuje i wygląda beznadziejnie. Sklep, okej, okay. Co tutaj masz? Weźmiemy oczywiście regenerację. Inaczej padnę szybko podczas walk. Zdrowie, tak, bardzo... O Boże, jakie to drogie, coś jest, nie mam hajsu? Niedobrze, posłuchajcie, inaczej. Sklep, sprzedaj. Wszystko, nie chcę tego. Masz, bierz to ode mnie. Naszyjniki, możesz ten za 16 tysięcy. Nie wiem, co on daje, ale nie interesuje mnie to, nie mam hajsu na nic. Co mogli sprzedać, co ci interesuje? Jakieś coś za 1000 000? Nic tutaj ci nie interesuje, nic nie chcesz wziąć za 1 000 000, widzę. Niedobrze. Większa odporność na krawienie, sprzedajmy. Doświadczenie zwiększona precyzja też. Skrytobójcy, napojmany, magia wzmocnienia. Skrytobójca, doświadczenia mniejsze, no dobrze. Tak go rzadko używam, więc mniejsze się przydadzą, bo mam większe. Ty nie kupisz, ma odporność na błyskawice, bierz, tak. Powłoka, super, mana. Nie, zostawmy, pryzmat cienia też zostawmy. Rzadko wykorzystuję, ale może kiedyś akurat. I to wszystko na serio, nic nie ma więcej. Esencja przeznaczenia nie, może się przydać, nie wiem do czego to jest. No dobrze, mamy 20 tysięcy. Więcej mikstur. Cholera. Na tej arenie trzeba będzie mocno powygrywać i najlepiej nie ginąć. Dobra, ale tak, mamy super dużą ilość tego, 25, to powinno nam wyratować dupę na dłuższy okres czasu. Więc na razie nie używam tych mikstur. Szybkie leczenie, a jedziemy na tej regeneracji, której tak zdaje egzamin. Mamy tutaj na naprawę, a coś może ktoś może mnie nauczyć. Co ty masz? Witam cię też również. Ty masz fajne rzeczy. Spryciarza czapka ze żmii. Porównaj XM, to jest chyba to. Tak, 79 obrony, ja pierdzielę. Wygląda ciekawie. Finezja 28, finezji takiej nie mam, ale to co tutaj, ta czapka nam zagwarantuje, taki kawalerski hełm. Boże, ja takich rzeczy w życiu nie widziałem, fajnie. Okej. Okay. O, i sprzedajesz też takie rzeczy, to też mnie bardzo ciekawi. Dobrze, zbieramy teraz na to. Spryciarza czepkę ze żmii. Potrzebujemy 23 koła, ja pierdzielę, taki hajs to jest za jeden item, to ładnie. Ale no cóż, nie ma co się dziwić, jesteśmy w dalszych lokacjach. Kuźnia kowala, to na pewno potem wykorzystam. Co tutaj mam? Nora hazardu. Hazard, właśnie, może tak trochę zrobię hajsu, pewnie prędzej stracę, ale cóż, można spróbować. Sprawdź kufer. Burzowa kosa. Ktoś... Nie, nikt się na to nie irytuje, że to weźmiemy. Witam pana. Jesteś... Kim jesteś? A, kolejny Fate Weaver. Tkacz przeznaczenia. Dokładnie, tak się wy nazywacie. Rozwiązanie twojego przeznaczenia pozwoli ci na reset. Nie, resetować nie. Ja bardzo fajnie rozdałem te statystyki. Wyjątkowo nie mam zamiaru resetować. Na starych postaciach, jak grałem samemu, to resetowałem co jakieś 10 minut. Nie umiałem się zdecydować, co mi się podoba, co nie, a tutaj dość dobrze sobie to rozplanowałem. Teraz tak, do boksu najemniku, znaczy gladiatorów. Porwany. Zdobywanie męstwa. Tak, to jest arena, dobrze. Cholera, świetnie, kolejna frakcja, nie sądziłem, że będzie aż tak interesującą frakcją. Ja bardzo... Areny zawsze są ciekawe w każdej grze, czy to Oblivion, czy Fable.
W arenie Fail, arena Fail była świetna, w Oblivionie ja uwielbiałem arenę, w Skyrimie bardzo mi jej brakowało. Dobrze, a jest ten przycisk. Dobra, siła w ilości, zacznijmy. Zaczynamy po kolei wszystko. Mamy 3 minuty na rozprawienia się z 40 broni. O Boże! Kto się tu z kim rozprawi, to nie to. Zaraz się dowiemy. Okej. Kostur teraz będzie lepszą bronią, ponieważ bije bardziej obszarowo. I ma dużo obrażenia, a ja muszę szybko wybić ich 40. Boli to, że na czas. Myślałem, że raczej silny przeciwnik i wiecie, walka sam na sam, ale w sumie Famelu, że to nie ma prawa bytu, bo z pojedynczymi przeciwnikami, no, radzimy sobie i to bez problemu i to niezależnie jak on był silny. Mam tryb Recon. Jak będzie jakiś fajny przeciwnik pojedynczy, to go użyję i zostawię sobie też na ostatniego przeciwnika na arenie, bo na pewno będzie jakiś super. Mam nadzieję, że to jest, nie wszystkie będą na czas, że to jest, wiecie, wyjątkowe, bo tutaj walczymy z Brownimi. One są tak słabymi przeciwnikami, że no po prostu, znaczy słabymi, na początku nieźle mi dały dziursko. A jeszcze na padzie średnio ogarniam, ale mówię wam, zarobi sobie zabawa na padzie. Jedyne co zdążyłem zrobić między odcinkami, między poprzednim, bo nagrywam zaraz po tamtym ten, to włączyć w Audacity rendering, znaczy wyeksportowanie dźwięku do MP3 i napisać kumplom, że granie na padzie Famelu jest zarąbiste i ponowne nagrywanie odpalone. Znaczy kumplom, Robertowi. Robert, pozdrawiam cię. Wiem, że jak już oglądasz, to raczej Gothic, ale no już spojrzysz tutaj, dojdziesz do tego momentu, czy przewiniesz, to będziesz się cieszył. O, lol, Buri mnie pozdrowił, jestem taki sławny. Dobrze, ponownie chcę to. To daje na naprawdę nieśmiertelność, bo szybkość, z jaką to leczy, żaden przeciwnik nie jest tak w stanie tak szybko zadawać obrażeń. Znaczy, przynajmniej nie te broni. Znaczy, żaden to nie jestem pewny. Oblokowane osiągnięcie, szok i przerażenie. Nie wiem, co to osiągnięcie oznacza, ale też nie mam czasu, żeby sprawdzić. Prawdopodobnie wybiliśmy przeciwników tak dużo, że zamyka się to w ilościach tysięcznych. Dobra, minuta 10 i zostało 9 broni. Poszło dobrze. Walka kostrem była dobrym pomysłem, ale i tak chyba najlepiej by się sprawdziły moim zdaniem tutaj czakramy. Czakramy są niesamowicie dobrą bronią półdystansową. Tak średnio daleki dystans, one są dość daleko dystansowe, ale jak wiecie, z łukiem nie mogą rywalizować. Chyba ją biją bardzo obszarowo. Mam w sumie czakram zostawię. Jak będzie kolejna walka na czas, to następnej ustawię sobie czakramy. Zwycięstwo, świetnie. Teraz przebieżka wygląda. A, mam. Aha! A, myślałem, że mogę jakoś większą nabić ilość. Dobra. Wygraliśmy. Ku nieznanemu. Przygotuj się na spotkanie z najbardziej przerażającymi z przeciwników. Ciekawe, gdzie załapanych tak wiele. Strzeżcie się śmiałkowie. Syn Laza. Nigdy nie widziałem takiego przeciwnika jeszcze. Oja, ale mają uderzenie, mają sieknięcie. Odporność, dobra. Trzeba robić jednak kosurem. Prawdopodobnie są to potwory z dalszych lokacji, które są sprowadzone na potrzeby areny, albo są to potwory z tych lokacji, tylko jeszcze ich nie spotkałem. Albo są to po prostu potwory, których nigdy w życiu nie spotkałem, a można je spotkać nawet w pierwszych lokacjach, ale to raczej niemożliwe. Bo dość dokładnie się rozglądałem na poprzednich. Tutaj po prostu musimy je wybić, to dużo łatwiej. A co to był za atak fajny? Wow! Patrzcie, zasłaniam się tarczą i uderzam kosturem. Jest jakaś inna, nowa animacja ataku, o której nikt nie wiedział. Taki atak z odskokiem, bardzo fajny. Trzeba zapamiętać, bo może się przydać. Ja truję przeciwników, skacząc między nimi, to jest fajne. Oni są odporni chyba na truciznę. Okej. Powoli ogarniam się grając na padzie. Idzie to lepiej niż na myszce, bardziej dynamicznie jest jakoś. Jednak prawa lepsza ręka odpowiada, że przewroty teraz przeskoki. No właśnie tutaj pokazałem dokładnie coś przeciwnego, o czym mówię, ale
jest lepiej. Powoli już idzie lepiej niż na klawiaturze. Pacjonek Laza, zostaliśmy otruci lub zachorowaliśmy na coś niedobrze. Trzeba będzie odwiedzić po tej walce uzdrowiciela. Zwycięstwo. Zobaczmy teraz status, co nam to zrobiło. Efekty. Pacjonek Laza, zachorowałaś, minus 100% odporność na krawienie, niedobrze. Krawienie jest dość bolesną rzeczą, więc zaraz idziemy szukać uzdrowiciela. Mam nadzieję, że w tej lokacji jest. No jeśli nie, no to będziemy musieli poradzić sobie z taką podatnością na krwawienie. Będzie to jakiś krzyżyk, znaczy wiecie jak na babie wygląda, nie? Ten przyjdzie z góry. Nie ma tutaj, ale ta, żaden problem. Mamy na pewno w pierwszej wiosce uzdrowiciela. Nie, mamy w klanie Balat. Pamiętam, że w klanie Balat jest. Tu jest klan Balat. Tak, jest, uzdrowiciel jest. Tutaj jesteśmy w ogóle królem, tu powinniśmy mieć jakieś super zniżki na leczenie. Ale pad to jest... Dobra, już was nie męczę tym padowaniem. Przydałoby się, kurczę, jakiś inny sposób sprintowania, ale dobra. A, to jest A. Trzy przyciski po kolei, zanim dopadłem ten A, który jest po prostu przyciskiem, który odpowiada za większość rzeczy. Tutaj już powinienem się nauczyć. Że ich wszystkich nie ma. Przypuszczam, nie interesuje mnie to, chłopie. To masz mnie tylko leczyć, ulecz chorobę. Dziękuję. Jeszcze przy okazji wyleczyłem się z obrażeń, które miałem zadane. Zapłaciłem kilka tysięcy. Bieda, ale no dobra. Przynajmniej jesteśmy już zdrowi. Czas z powrotem na arenę. Świetnie. Zarąbiście, że jest taka tutaj. Kolejny plus dla gry, która i tak ma, jest obfita w te pozytywy. Dobrze, co teraz? Awangardowe tuafa. Czego jeszcze będę walczyć? Prawdopodobnie z tuafa. O, patrzcie, udało mi się trafić. Nie pytajcie mnie, jak to zrobiłem. Dobra. Oczywiście nie... O Boże, to będzie chyba ciężkie. Atakujemy oczywiście najpierw tuafę maga. Oj, o tak, dobrze. A właśnie, muszę szybkie zapisy częściej robić. Czy nie masz szybkich zapisów na padzie? Muszę musiał klikać F5 na kreaturze. Na szczęście do kreatury daleko nie mam. Bo wiecie, jak na kreaturze miałem taki odruch wypracowany, żeby klikać F5 co jakiś czas, a tutaj nie istnieje coś takiego jak szybki zapis. Może mogę ustawić pod przycisk Xbox, tak samo, tak zwany. No chyba on się tak nazywa, po prostu taki X na padzie, czy co ogarniają przycisk Xboxa, znaczy klada Xboxowego, to ogarniają, o czym mówię. Dobrze. Na szczęście jest tylko trzech na raz, bo inaczej no... Obawiam się, że byłoby tragicznie. Powiem wam, że też kamera nie szaleje tak bardzo w walce, jak czasami to było... odbywało się na myszce. Wydaje mi się, że jednak gra jest przystosowana na konsolę. I to, że tak czasami kamera szalała i nie wiedziałem dokładnie co robię, to jest ten błąd, znaczy delikatny błąd przy portowaniu, przeniesieniu gry z konsoli na komputer. Bo jednak takie no głównie hack and slashowe gry są pod konsolę. I ostatni cios. Zwycięstwo. Fajnie, tylko trzech ich było. Bałem się, że przyjdzie ich więcej, a ta walka już dość długo trwała. Fajnie. Zaraz, muszę się przyjrzeć, jak wyglądają trybuny. Wojowniczy królowie, przygotuj się w tym starciu na spotkanie się z wadzą w postaci upadłych, dzikich królów. Posłuchajcie, nie wiem, czy ja tą arenę zdążę zrobić w jednym odcinku. Spodziewajcie się... pod rząd kilku odcinków typu arena 1x3, 2x3, 3x3 i tak dalej. Bo widzicie, walka jest trochę, ale arena jest ciekawa. Dobra, to czas na wojowniczych królów. A co to jest? Bolgany. Podobne do Jotunów i podobne do tamtych drugich. Jak wyglądają trybuny? Trybuny wyglądają słabo. Widzicie, mamy 1, 2 modele, 3 modele. Widzów, którzy tylko wykonywują zapętlone się animacje, ale dobra, nie jest tragicznie. Widziałem gorsze trybuny FIFA, gdzie wstały po prostu kartonowe ludziki. Te przynajmniej się poruszają. Chociaż wydaje mi się, że nawet w Oblivionie była już lepsza. Ale no właśnie, to jest twórców Obliviona. Nie dziwne, że są podobne rozwiązania, właśnie arena i tak dalej. Sprzedawanie skradzionych rzeczy tylko u paserów gildii złodziei. Skok? A nie, tutaj jest skok po prostu. Podatni jesteście na truciznę. O panowie, samymi przeskokami mogę ich zabić, posłuchajcie.
śmiesznie, dobra. Trzeba zapamiętać, że Bolgane dla Łotrzyka to jest idealny przeciwnik. Jeszcze truję dzięki mojej pasywnej, znaczy aktywnej umiejętności zatrutych rękawic, czy to jest rozsypywanie trucizny bodajże. Teraz w ogóle skillów nie używam, bo nie mam tego tak odruchowo wypracowanego, żeby kliknąć trigger. Magiczny Bargest, tego jeszcze nie widziałem. No ale w sumie tych Bolganów też nie, więc... Trzeba więcej używać jednak czarów, bo czary są mocne. Fajnie, że jesteście wszyscy podatni na... truciznę, bo to bardzo mi ułatwia życie. Czym się tutaj... A, tym. Jeśli nie zrozumieliście, o co pytam, bo czym się tutaj, to raczej nie jest dobrze sformułowane pytanie, to chodziło mi w myślach, zastanawiałem, mówiłem sam do siebie, czym się używa mikstur na manę. Okej. Nie zabijaj mnie! Jestem taki młody. Piorunkiem masz pięknie. Teraz Bargest, trochę hitów przyjmiesz. Unik, piorun, jest jeden przeciwnik mniej. Teraz został tylko Bolgan Bruta. Nic nie widzę, wycofajmy się na pozycję, gdzie jednakowoś widzę, coś będę i... Kilka ciosów, leżysz. Świetne zwycięstwo po naszej stronie. Obieg zwycięzcy, dziękuję wam wszystkim, rządzę wiem. I ogromny miecz, najwolniejsza z broni, ale ma też swoje najpotężniejsze obrażenia w grze. Niepokonany Jotun. Uważaj, walka skończy się, jeśli upadniesz. A, Jotuny wywracają. Dobrze. Czyli muszę unikać twoich wracających ciosów. Odporność na truciznę, na kurcze przeciwieństwo poprzednich przeciwników. A czym się używa teraz trybu Reconing? Przepraszam, niech ktoś mi powie. Wow, co ty robisz? To jest pytanie. Nie mam pojęcia, cholera. Klęska. Wróciłeś mi już? To, ej. Chłopie. Jeden cios to jest wrotka już? Tryb Reconing. Ruchy. Nie, no to w ruchach nie będzie jednak. Tryb Reconing to coś innego. Chociaż można sam dole? Nie. Nie tym. Kończą się przyciski. Nie tym. No tym na pewno nie, tym bardziej. A? Przytrzymać A? Nie. Trigger nie, ten to tarcza. Cholera, no nie mam pojęcia. Opcje może w sterowaniu? Sterowanie. Wyłącz tryb sprintu. Naciśnij A, przytrzymaj. Naciśnij O. O! Podoba mi się. O. To jest sprint? To jest normalny bieg? To jest sprint. Dobra, teraz będzie sprintować łatwiej, będzie można machać kamerą. O tym właśnie mówiłem. Ale to nadal nie to, czego szukałem. Sterowanie. O, jest. Movement, agresywność. Agresywność? Agresywność, hem. Agresywność to jest możliwe, że to jest inaczej Reconing. Ale kto to wie? Agresywność, tak się nie wiem, coś mówi. Dodge. Abilities, Reconing Mod, to jest to, agresywność to jest zabijanie ludzi w mieście, Reconing Mod, naraz, prawy i lewy trigger. Dobra, to działa. Widzicie, wystarczyło zaznajomić się w opcjach, świetnie.
Niepokonany Jotun. Na niego wykorzystam właśnie tryb Reckoning. Ojej, muszę być szybki. A. O, teraz będzie quick time event, super. Poszło nieźle, ale to tylko dlatego, że to było A, nie? Drugi raz to samo, bo jakby mi... Jeden expa! Super, zarąbiście, że użyłem Reckoning moda na arenie. Świetnie po prostu, kurna, zarąbiście. Nie zauważyłem, że tu nic nie daje expa. No dobra, ale da się go szybko naładować, na szczęście. Jakby było na przykład prawy trigger, to o, jakiś kostur dostaniemy, super, posłuchajcie, już mi się podoba to, że tutaj jesteśmy. Czas, para paduszków, dostaniemy jakiś kostur, może jakiś fajny, a kostury mi akurat walczę. Dobrze, Bogarty, na podatność na ogień jest dzień, świetnie, lepiej być nie mogło. Oj, to jest, posłuchajcie, to, co reprezentuje sobą tryb walki hack and slash. Po prostu efektowność w najlepszym tego słowa wydaniu. Szybkość, posłuchajcie, dynamika tych starć jest po prostu na wysokim poziomie. Na padzie jest też dużo przyjemniej. W końcu nie będzie, znaczy na pewno nie będzie czegoś takiego, jak czasami się zdarza. Że słyszycie na przykład stukanie w myszkę podczas gry. Słuchajcie, trzymam pad pod biurkiem, nie ma szans, żeby dźwięk od klikania na znowu to na klawisze przyciski się ten został za jak to się mówi dokładnie, że został żeby mikrofon go wykrył. Jak nie znacie, jak nie umiecie znaleźć słowa, to znajdziecie zamiennik, substytut, nie wiem, kurczę, jak wolicie, można to też nazwać synonim, tylko nie wiem, czy można czy synonim odnosi się też do całego zwrotu, bo synonim to na pewno jest wyraz bliskoznaczny, a czy cały zwrot, to nie wiem, a substytut chyba będzie pasowało. No i naprawdę super, no to od razu się przyjemnie gra. Bogart Zelot, to jest coś nowego. Wygląda jak zwykły Bogart, ale ma w dwóch rękach ogień, posłuchajcie. Płonące drewno. Mogliby go nazwać Bogart. Boże, jak ja się nauczyłem już w to grać na tym padzie. Oj, 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 tak, Buri. Właśnie się popisałeś. Co to trasze? Serio? Bóg trash. Świetnie, o to mi chodziło. Bóg trash. To może nie Bóg, a Bóg. Jeju, co się stało? Czy wy to widzieliście? To trwało sekundę i całe moje życie poszło w... No, poszło, że... No, poszło. Dobra. Kolejny odcinek z areny za nami. Znaczy kolejny, w sumie taki pierwszy w całości poświęcony arenie. Poczekajcie, w poprzednim odcinku nie było areny. Co ja mówię? W tym odcinku się zaczęła arena. Tak, to pierwszy odcinek areny za nami. Nie wiem, jak wam tam pasuje to, ale no będziemy kontynuować tą arenę. Chcę pokazać ją całą. Wydaje mi się, że to może dość ciekawe dla oka. Może też być trochę monotonne. No, no dobra, trzeba tą arenę zakończyć. Kilka odcinków pod rząd będzie właśnie z tej lokacji, z tej frakcji. Będziemy wykonywać tą arenę, przejdziemy ją razem. Zapraszam na kolejne starcia. Do usłyszenia. Bikieł.